Witajcie moi drodzy. Zgodnie z zapowiedzią 15 stycznia w Węgrowie odbył się protest Stop segregacji sanitarnej. Cały live z tego protestu jest na grupie Facebook Świadomi Węgrów lub na moim profilu Robert Kocon, ale na grupie Facebook Świadomi Węgrów jest kilka live'ów może w lepszej jakości, bo z mojego telefonu nie wyszło to za dobrze. Rzecz, że co? Spotkaliśmy się, tak jak obiecałem. Przyszło osób tyle, że jak na to miasto to wystarczy. To znaczy inaczej, no może nie wystarczy, no chciałoby się więcej, ale to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, kropla drąży skałę. Ludzie się budzą, to jest małe miasto, gdzie większość osób się zna. No wiadomo, skrępowanie i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc przyszło sporo osób, tam było w granicach 60, może 70, było fajnie, była muzyka, trochę żeśmy się podarli, znaczy podarli, no, ale generalnie chodzi o to, żeśmy powiedzieli, że wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. No ten protest generalnie nie miał na celu uświadamiania przybyłych, w jakim świecie teraz żyjemy, bo wszyscy wszystko wiedzieli. Chodziło o to, żebyśmy się fizycznie zobaczyli, żebyśmy się oswoili ze sobą i przekonali, że nie jesteśmy wariatami. Bo rozumiecie, bo systemowi chodzi o to, żeby właśnie pozamykać nas w domach, oddzielić, odizolować i po prostu nafaszerować informacją, która nijak się ma do rzeczywistości. Tutaj wam puszczę fragment tego protestu, no będzie to, bo ja to przegrywam z telewizora na telefon, bo nie wiem, jak się udostępnia z Facebooka na YouTube'a, ale w razie gdybyście chcieli obejrzeć cały protest, to jak mówię, na grupie Facebook Świadomi Węgrów albo na moim profilu Facebook Robert Kocon. No cóż, no zobaczcie mniej więcej, co to się tam działo. Tak to mniej więcej wyglądało. Przestanie okłamywać naród. Dokładnie, rządzący powód, zgadza się. No nie powiem, ale jestem dobrym mówcą. Serce mam pełne pasem. Nie będę was przekonywał, nie będę was uprzedzał, w jakich czasach żyjemy. Zasady zbywaliśmy tylko po to, żeby zamanifestować swoją świadomość. Świadomy Węgrów! Świadomy Węgrów! Zgadza się. Nie da się oszukać. Widzimy te prosty. Dodajemy kroki. Zaczynamy myśleć samodzielnie. Rząd podstępem podzielił naród. A tych, którzy nie ulegli kłamstwu, tylko widzą wojnę. Dlatego ja, wobec świadków, duchów przodków naszych, mianuję was żołnierzami. Mianuję was żołnierzami wolności. Przyszliście tu cywilami, wracajcie żołnierzami. I mianujcie na żołnierza każdego, kto zrozumie, o co chodzi. Bo my już rozumiemy. Ale jest nas mało. Presja medialna jest duża. Strach przed ostracyzmem jest duży. Ludzie podzieleni, zbudzeni, pozamykani w domach, dali sobie wmówić, że to, co pokazuje telewizor, to prawda. Na szczęście są ludzie, którzy nie ulegli temu kłamstwu i swoją obecnością tutaj pokazują nam to.
No i widzicie, mniej więcej tak to wyglądało. Parę osób zabrało głos. W zasadzie nie dowiedzieliśmy się niczego nowego, ale co? No, poczuliśmy się mocniejsi. Wyszliśmy stamtąd mocniejsi. Ja pozwoliłem sobie wszystkich mianować na żołnierzy wszystkich mianować żołnierzami wolności. Takie czasy. I mam nadzieję, że tych żołnierzy wolności będzie przybywało. Wszystkich chętnych z okolicy Węgrowa zapraszam na grupę Facebook Świadomi Węgrów. Subskrybujcie ten kanał YouTube, to dzięki temu będę mógł prowadzić live'y. No cóż, no musimy budować świadomość, musimy pokazać, że nie udało się nas przestraszyć i naprawdę, słuchajcie, tam były duchy. Tam były duchy przodków naszych. To dało się czuć. Ja nie wiem, skąd mi ten tekst się wziął. Dziwne, nie? Dobra. Słuchajcie, zapraszam na grupę Facebook Świadomych Węgrów. Jednoczmy się, bo to nie idzie w dobrym kierunku. Trzymajcie się. Będzie dobrze.